nisko, kłaniam się Państwu po przerwie. 507-964-253, 507-964-253, mniej niż 20 minut zostało nam do 10. Proszę Państwa, dzisiaj wieczorem część mediów podała, że Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, złożył na ręce premiera Mateusza Morawieckiego rezygnację ze sprawowanej funkcji. Szef KPRM-u, Michał Dworczyk, wbrew nieoficjalnym doniesieniom medialnym, nie złożył dymisji. Tak powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik rządu Piotr Mile. Ale po spotkaniu, pod Warszawą się dzisiaj PiS spotykało z prezesem, po tym spotkaniu wicemarszałek Terlecki zapowiedział, że ta dymisja Dworczyka będzie. Generalnie w ostatnim czasie część mediów podawała, że wewnątrz rządu toczy się taki spór zajadły pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim a szefem Ministerstwa Agencji Rezerw Przemysłu Jackiem Sasinem. Media informowały, że w niedługim czasie może dojść do zmiany w rządzie, do dymisji premiera. No ale te informacje są absolutnie torpedowane przez środowiska rządowe, przez środowiska PiSu. O co w tym wszystkim chodzi? No chodzi o to, żeby mieszać. No proszę sobie wyobrazić, że ja na przykład, nie wiem, w poniedziałek mówię, że Tusk rozważa, żeby się zgłosić na policję, bo już tak ma dosyć tych kłamstw, już nie jest w stanie tego wszystkiego wytrzymać i podjął taką decyzję, że sam się odda w ręce wymiaru sprawiedliwości. No i potem są dopytywani politycy Platformy na ten temat, zasięgamy opinii różnych znanych psychologów, pytamy ich, jak to jest z takim radzeniem sobie z tym poczuciem winy i trwa ten taki szum, a potem w czwartek ogłaszamy, że nie, Tusk jednak zdecydował, że nie będzie się zgłaszał na tą opcję i tak dalej. Tak działa ten mechanizm kreowania takiego newsa, jak w sprawie tej dymisji premiera. To się cały czas powtarza i będzie się powtarzało i tego będzie do wyborów jeszcze mnóstwo. Pan Ryszard Czarnecki wspomniał, że dzisiaj jest tam Dzień Europy. Dzisiaj jest też inne święto. Dzisiaj jest Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji. W tej okazji oczywiście najlepsze życzenia. Szczęśliwego dnia aborcji życzę, żeby nie było, że nie obchodzimy. W Paryżu, proszę sobie wyobrazić, te proaborcyjne feministki zostały fizycznie zaatakowane podczas manifestacji właśnie z okazji tego Międzynarodowego Dnia Aborcji przez aktywistki czy aktywistów, no, przez tych trans. Ci trans zaatakowali te proaborcyjne feministki, no bo walcząc o prawa kobiet, te proaborcyjne feministki uważają, że mężczyźni nie mogą mieć aborcji, dlatego ci trans ich zaatakowali. Tak jakby tutaj, nie wiem, brak macicy był jakąkolwiek przeszkodą, prawda? No i to jest właśnie prawdziwa walka z wykluczeniem. My się jeszcze musimy tego wszystkiego nauczyć. Ta stara demokracja, stara francuska demokracja nam pokazuje, co jeszcze przed nami. Tymczasem u nas w Sejmie dzisiaj, między innymi, Sejm przyjął ustawę autorstwa PiSu, która wydłuża kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. To ma na celu rozdzielenie dat wyborów parlamentarnych samorządowych, które zgodnie z kalendarzem wyborczym powinny się odbyć jesienią przyszłego roku. Teraz ustawa trafi do Senatu. To nie wszystko. Sejm uchwalił również ustawę przewidującą zamrożenie gospodarstwom domowym do pewnego pułapu zużycia cen energii elektrycznej w przyszłym roku na poziomie z tego roku. Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku głosowało 414 posłów, przeciw był 1, wstrzymało się 26 i ta ustawa też teraz trafi do Senatu. No co będzie robił Senat z tymi ustawami, to już Państwo wiedzą. I w ogóle dzisiaj było bardzo ciekawie w Sejmie, naprawdę. Jako przykład to takie dwa krótkie wystąpienia. Najpierw pan wiceminister Wąsik, a potem pan wicepremier, minister Błaszczak. Uwaga Telekino, bardzo proszę, pokażcie, co mówił dzisiaj z mównicy sejmowej Maciej Wąsik. W tej debacie padło wiele pytań, ale wiesz, także wiele nieprawd. I chciałbym zacząć od tego, żeby te nieprawdy sprostować.
Otóż wypisałem sobie taki cytat. Należy poszerzyć dialog polsko-rosyjski w różnych instytucjach, zwłaszcza w wojsku, w ministerstwach obrony i sztabach generalnych obydwu państw. Otóż nie, Radosław Sikorski. Proszę sobie poszukać. To Radosław Sikorski to proponował. Chciałem, panie marszałku, czy mogę prosić pana o uciszenie posła Nitrasa? Otóż 14 lat temu Rosja napadła na Gruzję. Kto wówczas rządził w Polsce? To był rząd Donalda Tuska, 2008 rok. Stanowcza reakcja pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. A czy rząd przyjął jakąś ustawę sankcyjną? Nie. W 2014 roku Rosja weszła na Krym. Czy przyjęto jakąś ustawę sankcyjną? To było 8 lat temu. Nie, nie przyjęto. A wiecie państwo doskonale, że decyzja o tym, że wybuchła wojna na Ukrainie w 2022 roku, zapadła po tym, jak Putin zobaczył słabą reakcję Unii na to, co się stało w 2014 roku. Dostał przyzwolenie na to, panie pośle. Dostał przyzwolenie. A kto zasiada w Radzie Europejskiej? Dlatego... Nikt z polityków Prawa i Sprawiedliwości nie proponował i nie widział Rosji w NATO. Nikt. A był polityk Platformy Obywatelskiej, który mówił, że widzi Rosję w NATO. Tym politykiem był cytowany dzisiaj Radosław Sikorski. Mało tego, on nawet dzisiaj widzi, że przy spełnieniu pewnych warunków Rosja może być w NATO. Ja nie zgadzam się stanowczo z tym poglądem i uważam, że powinniście zrewidować ten pogląd. W TVN-ie tego nie pokażą, tak samo jak nie będą mówili i nie mówią o tym, co zrobił Sikorski. To, co za chwilę państwo usłyszą, to, co dzisiaj powiedział wicepremier, minister Błaszczak, to jest oczywista oczywistość, ale naprawdę nie zaszkodzi przypomnieć. Uwaga, Telekino, bardzo uprzejmie proszę. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Panie marszałek, Wysoka Izbo, panie pośle, z pana wypowiedzi wynika, że nie wie pan, o czym pan mówi. W sprawie wzmocnienia bezpieczeństwa państwa rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawił wszystkie te błędy, które popełniała koalicja PO-PSL. A podstawowy błąd wynikający nie wiem z czego, czy z głupoty, czy z gorszych przyczyn, polegał na tym, że likwidowaliście jednostki wojskowe, szczególnie na wschód od Wisły. Zapraszaliście agresora do tego, żeby do Polski wszedł. To była zdrada. To była zdrada stanu. My te błędy naprawiliśmy. Wojsko Polskie jest z roku na rok liczniejsze. Jest uzbrajane w nowoczesną broń. I dzięki temu Polska jest bezpieczna. Dziękuję, panie premierze. No i tego w TVN-ie też nie pokażą. Pani Paulina Starnowa jest z nami. Kłaniam się, Paulino. Pani Paulino, przepraszam najmocniej, familiarnie do pani podszedłem, ale czekałem na ten telefon. Bardzo się cieszę, że pani jest. Nie, też się cieszę, że się mi udało dodzwonić, bo już parę dni mam w plecy, że tak powiem. Panie redaktorze, dziś pragnę zacząć od gratulacji. I tak, gratulacja dla Polaków i rządu Zjednoczonej Prawicy za Baltic Pipe. Gratulacje dla Włochów. I gratulacje dla autorów hołdów Donalda Tuska, które pan redaktor przed przerwą prezentował. Ten filmik jest rewelacyjny. Powinien być puszczany o każdej pełnej godzinie, tak jak Hejnał Mariacki. Cóż tu powiedzieć? Popachy wszystkiego. Wszystkie działania nietotalnej, ale zdradzieckiej opozycji w Polsce można określić, ja to sobie tak określiłam, mianem szkatułkowej konstrukcji zakładającej, że Polacy mają pamięć ameby albo jakiegoś takiego żyjątka. A to jest wielki błąd tego ugrupowania politycznego. Ja wierzę i zdaje mi się, że pan redaktor też wierzy w mądrość Polaków. Znawcy PO nie odróżniają, co jest korzystne, a co nie dla Polski.
Zresztą dobro ojczyzny jest dla nich zjawiskiem zupełnie obcym. Co rusz się o tym przekonujemy. Właśnie te wypowiedzi, które przypominały te wypowiedzi polityków przed chwileczką, które pan redaktor przedstawił, właśnie przypominały te rządy, które no, chcielibyśmy, żeby wylądowały chyba na śmietniku historii. Bardzo chciałabym dożyć momentu, kiedy światło dzienne ujrzą kwity, jakie mocodawcy naszej opozycji mają na tych kolaborantów i Volksdeutschów, tak to się kiedyś mówiło. Piekło wyje i zamarza. Zadziwia mnie fakt, notabene cała prawda całą dobę, że TVN, którego właścicielem jest amerykańskie przedsiębiorstwo, wszystko to nakręca. A jak wiemy, USA jest naszym sojusznikiem. Dzisiaj dofinansowanie zostało zatwierdzone przez Kongres, prawda, amerykański. Czyli NATO, czyli zakupy sprzętu, teraz zakupy elektrowni atomowych. A ja pytam, dla kogo w tym TVN-ie oni pracują? Czyje interesy reprezentują? Czy nie ma kto im oczu otworzyć albo w łeb walnąć, aby dotarło, że sojusznikowi nie sypie się piachu w tryby? W tym TVN-ie na okrągło całą dobę, a to niezależne sądy, a to wolne media, a to dziennikarz zostaje wysłany do Szczecina i czeka na rtęć słynną, no i ta nasza tragedia smoleńska. Mam taki dysonans poznawczy, nie pojmuję, jak sojusznik może grać w zespole przeciwnika. To tak jakby chcieć robić w obecnej sytuacji interesy z Ukrainą, a w tak zwanym międzyczasie dostarczyć Rosji broń. Na początku użyłam sformułowania konstrukcja szkatułkowa, ale patrząc na jazgot opozycji, mam wrażenie, że weszli do tej toja z odbezpieczonym granatem i w swojej zapiekłości nie zauważyli wychodząc, że granat wybuchł, wpadł już uprzednio do zbiornika z odchodami. Powinni się już ocknąć, że w tym nieustającym z ich strony festiwalu nienawiści stają się żenująco paranoiczni i że to, czym zostali obryzgani, tak łatwo się nie zmyje. Polacy, mam nadzieję, że im to uświadomią przy najbliższych wyborach. Oj, żebyśmy tak się chcieli, panie redaktorze, zapatrzeć na Włochów. A tak a propos wyborów, to pan Donald jakiś taki pełen niepokoju co do transparentności liczenia głosów zaproponowanych przez Zjednoczoną Prawicę i pana prezesa Kaczyńskiego. Jakoś mnie to nie dziwi. Nie wiem, czy pana redaktora to dziwi. Co do Włochów, to wpędzi... Tak, co do Włochów, to wpędzili mnie w podziw. Trochę im zazdroszczę. Myślę, że nie jestem w tym odosobniona. Liczę na występ tej pani Lejeń czy Jeleń za rok w czasie naszych wyborów, że też tak nam dopomoże. Nam, czyli prawicy. A tak nawiasem mówiąc, to nie mogę wyjść ze zdumienia, że 1/5, 1/4 Polaków wciąż popiera Platformę Obłudy. Czyżby rzeczywiście aż tak wielu tych resortowych dzieci i wnuków już było? Co prawda lewackość uderza obecnie innymi ideologiami niż te, którym hołdowali czerwonoarmiści obejmujący ster władzy w Polsce po II wojnie światowej. I taka mała refleksja. Przewodniczący Platformy Obłudy ma dar samozaorania i jemu się zdaje, że mówię o PiS, a w rzeczywistości projektuje nieustająco swoje i swojego ugrupowania błędy. Tak ostatnio pięknie mówił o jakimś takim fenomenie z literką Z. Przecież on na tej konferencji o bezpieczeństwie sprojektował wszystkie swoje i PO założenia. Ja sobie tak pewne rzeczy spróbowałam uświadomić. Jakie to by były te literki Z? Zdegenerowanie klasy politycznej.
proponuję na początek, której spiritus movens to tylko koryto. Zdefraudowanie środków z OFE, pamiętamy. Z jak zamykanie posterunków policji, stacji kolejowych, likwidowanie wojska. Z jak zubożenie społeczeństwa, z jak zdegradowanie roli Polski w regionie i świecie. Z jak zredefiniować pojęcie małżeństwa i rodziny. Z jak zdehumanizować kobiety i mężczyznę. Z jak zdemoralizować dzieci, młodzież, otwierając szeroko drzwi przed ideologią gender i takimi wyrobami kobiecopodobnymi, co to na tym strajku pohukiwały. Z jak zadawać się ze wszystkimi, którzy dążą do pozbawienia polskiej suwerenności w każdej dziedzinie relacji międzynarodowych. Z jak zakłamywanie historii. Z jak zaprzedać duszę każdemu, kto źle życzy Polsce i Polakom. Jednym słowem, Z jak zdrajca. I na koniec taka mała refleksja. Czy ktoś, planując przyszłość swoją i swoich dzieci, ufa szubrawcy, gdy już złapaliśmy męża lub żonę na zdradzie, czy im jeszcze uwierzymy? Pytam, czy zaufamy komuś, kto permanentnie nas oszukuje, zdradza, kto wielokrotnie nas zawiódł, kto nie dotrzymuje danego słowa? To może być tylko ktoś z syndromem sztokholmskim. Takie wrażenie sprawiają według mnie potencjalni wyborcy Platformy Obłudy i Lewactwa, którzy za szklane paciorki sprzedadzą bez zmrużenia oka własną matkę. A matką nazywał Piłsudski ojczyznę. Serdecznie pozdrawiam pana redaktora i zespół redakcyjny. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Telewizów. A, jeszcze jedna sprawa. W sumie pytanie. Czego nie zażył? Albo czego za dużo zażył były minister spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska? No właśnie niczego nie zażył, nie. No to jest, ja od razu to mówiłem, że proszę zwrócić uwagę, no cui prodest, tak? No, kto mu płaci? Tak. To jest pytanie, kto mu płaci? Pani Paulino, pięknie dziękuję. Jeszcze o jednej rzeczy chciałbym wspomnieć, bo to o czym pani mówiła jest, to wszystko prawda. Dzisiaj się wydarzyła jedna rzecz w Sejmie, która mnie zastanowiła przez chwilę. Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu przegłosowano uchwałę w sprawie potępienia nielegalnych referendów przeprowadzonych przez władze rosyjskie na okupowanych terenach Ukrainy oraz podjęcia działań zmierzających do zaprzestania wydawania wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej. Przegłosowano to podczas dzisiejszego posiedzenia. Uchwała zdobyła poparcie 434 posłów spośród 436, którzy wzięli udział w głosowaniu. Nikt nie był przeciw. Ale dwóch posłów się wstrzymało. Konrad Berkowicz i Grzegorz Braun z Konfederacji. To jest uchwała na temat tego, żeby te kacapy nie zachowywały się w ten sposób, że przy pomocy siły, agresji będą wyznaczali nowe granice. Tam zapisano, że Sejm nie uznaje wyników tych nielegalnych referendów. Wszyscy byli za. Braun wstrzymuje, razem z tym Berkowiczem wstrzymują się od głosu. To oczywiście niczego nie zmieni, ale ja mam jedną prośbę do tego Brauna. Niech on zacznie mówić i pisać po rusku. Będzie prościej. I tyle. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkania w tym tygodniu. Kłaniam się. Proszę pozostać z Republiką.